Na samym początku proszę o zabranie głosu przez pana posła Jakuba Kuleszę. Szanowni Państwo, pomimo ogromnej sympatii z dziennikarzami, czy to mediów reżimowych dla zmylenia przeciwnika, nazywanych mediami publicznymi, czy nie daj Boże narodowymi, a także z dziennikarzami mediów mainstreamowych, mediów prywatnych, no niestety Konfederacja jest pod ostrzałem cenzury ze strony mocodawców dziennikarzy, mocodawców publicystów, mocodawców wydawców programów publicystycznych. I 4 kwietnia poszedł rozkaz w mediach publicznych, co wiemy wprost od wydawców, by nie pokazywać za wszelką cenę Konfederacji. I od tamtej pory, pomimo że zdobyliśmy czwarty wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, trzeci na wsi, pomimo tego, że mamy koło poselskie, pomimo tego, że jesteśmy jednym z 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych, Konfederacja nie jest zapraszana do ani jednego programu publicystycznego w mediach publicznych. Była taka sytuacja dokładnie 11 maja, gdzie korzystając z otwartej formuły programu Studio Polska, jako poseł na Sejm wziąłem udział w takim programie, zjawiłem się, usiadłem na sali i pomimo tego, że jako poseł mam nawet konstytucyjny obowiązek informowania obywateli, swoich wyborców o tym, co się dzieje w kraju, zwłaszcza w mediach publicznych, przez 1,5 godziny podnoszenia ręki pani Magdalena Ogórek, nie nazwę jej redaktor, nie udzieliła mi głosu z premedytacją, bo taki dostała rozkaz od wydawców. Co więcej, rozkaz ten dotyczył osób, sympatyków, działaczy Konfederacji, Partii Korwin, Ruchu Narodowego, by nie byli wpuszczalni do studia. I taka sytuacja miała miejsce w ostatnim programie Studio Polska, w którym brali udział nasi działacze, spośród których tylko jedna osoba przez przypadek została wpuszczona. Oddam głos Piotrowi Drożdżowi, żeby opowiedział, jak to wszystko wyglądało. Witam. Chciałem na początku sprostować, jakoby twierdzą tam, że to była jakaś hucpa. Wydarzyło się coś nienormalnego, niestandardowego, jeżeli patrzymy na realia, jeżeli patrzymy na dzisiejsze realia telewizji. Wchodząc od razu do telewizji, zapytali się nas, czy nie jesteśmy z Konfederacji. Ja udawałem, że nie jestem członkiem Konfederacji, dlatego wpuścili mnie. Po czym, kiedy byłem w studiu, jeszcze raz pan do mnie przyszedł i zapytał się, czy jestem członkiem, czy na pewno nie jestem członkiem Konfederacji. Powiedziałem, że nie. Później po prostu wstałem i zapytałem się oczywiście krzycząc, bo tam inaczej nie da się przebić. Jeżeli ktoś zna realia Studia Polska, to wie, że dopuszczani do głosu są tylko ludzie, ci, którzy mają coś pozytywnego do powiedzenia o władzy rządzącej. Tak? Zacząłem krzyczeć, dlaczego nie wpuściliście ludzi, tylko dlatego, bo są z Konfederacji, po zadanym pytaniu. No i zaczęli mnie wyprowadzać ze studia. Kamera od razu znikła do kuluarów gdzieś tam z prowadzącymi i tak to właśnie wyglądało. Dziękuję. Teraz prosimy o wypowiedź Wojciecha Ziółkowskiego, członka Okręgu Warszawskiego. Dzień dobry. Byłem jedną z tych osób, które nie zostały wpuszczone do Studio Polska. Całe zajście miało miejsce przed bramkami, przed wejściem, gdzie na pytanie, dlaczego nie mogę wejść do Studio Polska, zadane kierownikowi, który odpowiadał za wpuszczanie osób, usłyszałem jakże merytoryczną odpowiedź dlatego, po czym zadawał pytanie, z jakiej organizacji jestem. Odpowiedziałem, że jestem członkiem partii Korwin i na tym właśnie dyskusja się zakończyła. Powiedział jeszcze coś o łamaniu regulaminu, rzekomym łamaniu regulaminu. Jak go poprosiłem o to, żeby wskazał, w jakich punktach, gdzie ten regulamin został złamany przeze mnie oraz przez także inne osoby, które nie zostały wpuszczone. Między innymi był tam Jacek Bartyzel, który wcześniej występował w Studio Polska, no aż do momentu, kiedy, jak sam relacjonuje, usłyszał właśnie od tego kierownika, że no jest problem z wpuszczaniem osób związanych z Konfederacją. Dopytywał, jaki to problem, w czym jest ten problem i żadnych konkretnych odpowiedzi nie usłyszał. Także w taki sposób są traktowane osoby powiązane z Konfederacją, które chciały po prostu wziąć udział w programie. Jak sami prowadzący zaznaczają za każdym
każdym razem, który ma być programem otwartym, w którym każdy się może wypowiedzieć. Jak widać, nie każdy, osoby związane z Konfederacją nie są wpuszczane, nie jest nawet im wyjaśniane, z jakiego powodu nie są wpuszczane na pytania, tak jak powiedziałem, są udzielane ogólne odpowiedzi, bądź też żadne. I w taki sposób to wyglądało. Jacek Bartyzel relacjonował to na żywo na swoim Facebooku, całe to zajście. Jest to bardzo, bardzo przykra sprawa, która dobitnie obrazuje, w jaki sposób funkcjonują media publiczne pod obecnymi rządami PiS-u. Chciałbym jeszcze dodać, że prowadzący byli przygotowani na tego typu sytuacje, dlatego że podczas programu przeszli sprawnie, kiedy Piotr wyszedł, i tutaj należą mu się podziękowania za to, że stanął w obronie po prostu osób związanych z Konfederacją. Myślę, że nie każdy miałby na tyle czy odwagi, czy też no, każdy, kto był w Studio Polska, to wie, w jaki sposób ten program funkcjonuje. Jednak on stanął za nami i wypowiedział po prostu na głos to, co się dzieje w Studio Polska. Prowadzący byli przygotowani na to, przyszli do przygotowanego pokoju, tak żeby nie pokazywać widzom Studio Polska tego zajścia, które miało miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję i na samym końcu prosimy o zabranie głosu przez pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego. Proszę państwa, nie ma co się dziwić. Mamy do czynienia z tak zwaną bandą czworga, czyli podzieloną na dwie grupy, żeby ludzie mieli wybór między PZPR, dawnym SD i dawnym ZSL-em, które usiłują przywrócić PRL bis. Prawda? I tutaj na drodze stanęła Konfederacja, która nie uznaje okrągłego stołu, nie uznaje tych postanowień. No i nic dziwnego, że usiłują nas tępić wszelkimi sposobami. Chciałem przypomnieć, że zgodnie z ustawą o telewizji państwowej, ona ma obowiązek pokazywania wszystkich opcji politycznych, czego oczywiście nie robi, i za to pan Kurski i inni faszyści, którzy rządzą tą telewizją, niewątpliwie odpowiedzą wolnej Polsce, jeżeli kiedyś Polska będzie wolna oczywiście, odpowiedzą sądownie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Jeszcze pan Jakub Kulesza chciałby coś powiedzieć. Szanowni Państwo, nie tylko programy publicystyczne telewizji reżimowej traktują Konfederację tak, jakby jej nie było. Tak też jest w przypadku serwisu informacyjnego, który się nazywa Wiadomości. Otóż Wiadomości w zeszłym tygodniu skłamały, jakoby Konfederacja nie przekraczała w danym sondażu progu wyborczego. Oczywiście poszliśmy z tym do sądu. Dzisiaj o 14:00 odbędzie się pierwsza rozprawa w trybie wyborczym. No i po tym naszym wniosku do sądu okazało się, że Wiadomości sobie o nas przypomniały. I w ostatnich dwóch dniach mieliśmy dwa, no iście, goebbelsowskie materiały, tak manipulujące wszelkimi faktami, jak to tylko możliwe. No świetnym przykładem było wczorajsze zestawienie, pół w zasadzie słowa pana prezesa Janusza Korwin-Mikkego z postacią pani Sawickiej, która odpowiadała za korupcję. Było to na tyle kuriozalne. Oczywiście w serwisie nie było podane, co ma wspólnego pan prezes z panią Sawicką, ale to jest gra skojarzeń, tak? Pokazujmy przedstawicieli Konfederacji w gronie osób popełniających takie czyny jak pani Sawicka, to w ten sposób na pewno ciemny lud to kupi i ich przekonamy. Mam nadzieję, że mamy sprawiedliwość w sądach i sprawa się w sądzie wyjaśni jeszcze dzisiaj. Chciałbym też wspomnieć o innych stacjach, już nie reżimowych, na tych, na których nie ciąży taki obowiązek, i chciałbym z przykrością stwierdzić, że stacja radiowa TOK FM nie dorasta telewizji publicznej do stóp, ponieważ stacja TOK FM po prostu nas na debaty nie zaprasza. Organizowane są debaty w całej Polsce u służb swojego posła i są organizowane debaty 4 spośród 5 komitetów ogólnopolskich, oczywiście którego komitetu brakuje? Konfederacji. I dzisiaj taka debata odbędzie się w Lublinie. Jest zaproszone przedstawiciele 4 komitetów. Ja jako przedstawiciel Konfederacji takiego zaproszenia nie dostałem. Dlatego 17:30 pod siedzibą Agory organizujemy konferencję protestacyjną
na której będziemy żałować, że tylko czterech przedstawicieli czterech komitetów będziemy mogli w tym radiu usłyszeć. Ta sytuacja ma miejsce w całej Polsce. Podobna sytuacja miała miejsce w wyborach samorządowych, gdzie na przykład w wyborach na prezydenta Lublina brało udział 6 kandydatów, więc to KFM wymyśliło, że zaprosi 5. W tamtym przypadku nie został zaproszony inny kandydat, Marian Kowalski. Czy bym nie lubił tej osoby, czy lubił, to uznałem, że to jest nieuczciwe i po prostu zaprotestowałem i odmówiłem udziału w debacie. I od tamtej pory nie mam żadnego zaproszenia do studia TOK FM, także na debaty. Co pokazuje, że wczoraj przyszli po Mariana Kowalskiego, dziś przyszli po mnie. Pytanie, po kogo przyjdą jutro. Ale tak, to jest nic w porównaniu z tym, co robi TVP, więc TOK FM powinno się wstydzić, że po prostu nas tylko nie zaprasza, a nie tak jak media reżimowe manipuluje i kłamie na nas temat. Panie pośle, zgodnie z piątkową zapowiedzią złożyli Państwo, albo zamierzają złożyć skargę do Krajowej Radiofonii i Telewizji w związku z, jak Państwo mówili, niezapraszaniem Państwa do telewizji publicznej. Tak, będzie złożona taka skarga, natomiast to, co możemy robić w trybie pilnym i skutecznym, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest wybierana przez większość sejmową, czyli przez większość Prawa i Sprawiedliwości, nie oczekujemy cudów po takiej skardze, natomiast skuteczniejszy jest pozew w trybie wyborczym. I dzisiaj o 14:00 teraz sprawa się odbędzie, zobaczymy, czy zwycięży prawda. Czy sąd jednak uzna, że według sondażu jesteśmy powyżej progu wyborczego, czy tak jak kłamie telewizja reżimowa, dla zmylenia nazywana publiczną czy narodową, nie jesteśmy powyżej progu wyborczego. Jeżeli można, pytanie do pana prezesa w związku z publikacją dziennika Fakt o tak zwanych już taśmach Korwina, bo tak to się mówi. Czy takie rozmowy były w czerwcu, jak pisze Fakt? Czy rozmawiano o transferze pieniędzy związanych z centralną kampanią wyborczą Konfederacji? Jakie decyzje wtedy zapadły, jeżeli w ogóle była taka rozmowa? Żadne decyzje. Wtedy w ogóle jeszcze nie była zarejestrowana Konfederacja, nie była zarejestrowana partia Korwin, więc żeśmy rozważali rozmaite koncepcje i jak wykorzystać pieniądze, które żeśmy też jeszcze nie wiedzieli. Także to wszystko jest pełna bzdura i Fakt, który pisze, że jak przelewamy pieniądze podatników, no chyba podatnikowi jest wszystko jedno, czy wydajemy na partię Korwin, Konfederacja, czy inny. No, oczywiście mowy nie ma o przelewaniu pieniędzy z konta jednej partii na drugą, to jest niedopuszczalne, powiedziałem to Faktowi, więc nie wiem, co to robi. Jedyna osoba, która na tym straci, to jest pan mecenas Durski, który to nagrywał i będzie miał z tego powodu jeszcze bardzo poważne przykrości. A w związku z transparentnością kampanii wyborczej, wiem, że Państwo teraz nie muszą, ale powiedzcie proszę, jeżeli możecie, z czego finansujecie centralną kampanię wyborczą Konfederacji? Są pieniądze kandydatów i są pieniądze, które wpływają na nasze konta od indywidualnych darczyńców, co jest spore sumy. Jakie to są pieniądze, jeżeli można wiedzieć, bo w Fakcie padły konkretne kwoty. Tam był spór, negocjacje, 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony. Nie, to chodzi o coś zupełnie innego. To nie chodzi o pieniądze na kampanię, to chodzi o pieniądze subwencji, to nie ma pieniędzy. Jedno pytanie jeszcze do Państwa. No, jeżeli jest ten bojkot w telewizji publicznej, to jak sobie Państwo w tej kampanii radzicie, jakie Państwo wykorzystujecie drogi, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej? Internet oczywiście i liczymy na Państwa. Istnieją. Dziennikarze są na ogół uczciwi, to ich właściciele, że tak powiem. Mają pewne zobowiązania i PiS grozi. No. PiS grozi. Rozmawiałem z człowiekiem, właścicielem poważnej stacji, który mówi: panie Januszu, ja pana bardzo lubię, ale nie mogę pana pokazywać, bo co 10 lat jest od nowa koncesji. Powiedziano mi otwarcie, że jeżeli będę pana zaczął to pokazywał, to koniec, nie? Wyraźnie. Poza tym chciałem powiedzieć, że dobrze jeszcze byłoby w przypadku niektórych stacji radiowych, które nas nie lubią, zobaczyć powiązania właścicieli tych stacji ze służbami specjalnymi. No, niektórzy z osób byli są służby specjalne. Panie prezesie, jeszcze wracając do Faktu, jeżeli można, no bo jeżeli pan twierdzi, że informował Fakt o tym, że no, nic z tych rozmów, tych negocjacji rzekomo tajnych nie wyszło, czy zamierzają państwo domagać się sprostowania na drodze prawnej? Ale jest ciężko prostować. Ja to uważnie przeczytam oczywiście, ale ciężko cokolwiek prostować. Na przykład pan Leroy napisał o mnie coś i ja bym z chęcią go pozwał do sądu, tylko nie jestem w stanie zrozumieć, co on o mnie napisał. Napisał, że coś mniej więcej, że jeżeli by Rosja by mnie poparła, to ja bym popierał Rosję, gdyby ona mnie popierała. No i co ja mam tutaj do sądu pozywać? No. A jak by było? Jest to bełkot, no nie rozumiem, ja bym popierała. To bardzo dobrze, powiedzmy sobie jasno i poważnie.
jeżeli można by obalić w Polsce socjalizm, sprzymierzyć się z samym diabłem, żeby obalić socjalizm w Polsce. Rosja nie jest diabłem, no jestem mówiąc, ale sprzymierzyć się z samym diabłem, z Ameryką, z wszystkim. Nawet się mówiło, pamiętam, za komuny, co zrobić, wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym i poddać się pod dnia, prawda? To był czas, kiedy w Ameryce panowało się kapitalizm. Także złego, natomiast powtarzam, przyjrzymy to uważnie, co tam jest napisane, bo to jest bełkot, także raczej się śmieję z tego. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje prasowe.